Dzień dobry, to ja, meksykański La Puta Mexicano. Jakoś tam chciałem jeszcze coś tutaj śmiesznego powiedzieć. Ale jestem mechanikiem. Mechanikano, o, bo to jest połączenie Meksykanina z mechanikiem, czyli nie Mexico Mexicano, tylko mechanikano. Ale jaja. To jest bot. Chyba ściągnijmy te totemy. Dobra, to jest Freddy Krueger chyba, nie? Nie wiem, w tym momencie na co na Epiku wydać, to nie mam pojęcia. Na jaki typ on... Znaczy na jaki... Na jaki... Pop, to nie wiem, to jest chyba bot. Latarka. Dawaj, dawaj. Oni tam próbują ściągać. Oni wszyscy zaraz ranni będą. Ani jednego silnika nie naprawią. Jak ja już widzę, jak oni rozpoczęli rozgrywkę, to właśnie w ten sposób to będzie. Let's fucking go, tak to będzie wyglądało. No na pewno zaraz dupnie, no zaraz coś wybuchnie, kurde. Elegancko sobie sam naprawiam, on mi przyszedł i zaraz tutaj będzie ból. Kurde, leczę cię, gościu. No co za kretyn, Jezu! A! Leczę chłopa, a ten... A, nie chce mi się gadać nawet. Ja jestem jedyną osobą, która naprawiła tutaj jakiś silnik. Oj, ciężko będzie. Co to będzie? Freddy, gdzie jesteś? Nie, to nie Freddy, to jest jakiś inny chłop. Nie mam palety, nie mam palety. Nie mogłem palety obrócić. Problem. Jak ktoś chce pograć competitive na dobrym poziomie, to możecie pójść wysłać Makuka! Co ty się tutaj reklamujesz? Takie reklamy to kosztują pieniądze. Dzień dobry, siema wędrowiec Jakub. No nie, no wszyscy zaraz będą leżeć, no. To oni to robią. Tego podnosi, ten jest ranny. Jakiś żart. Idziemy mu pomóc? Tam się dymy dzieją. Idzie do niego, no.
Jedyny silnik to ja naprawiłem. Masakra jakaś. Nie wiem, gdzie jest reszta w ogóle chłopów i bab. Ja im poradzę, no ja się naprawiam. Nie no, ta rozgrywka na silniki się nie skończy, nie? Ta rozgrywka to jak już, to tylko włazu trzeba szukać. O kurde, z drugiej strony to poszło teraz całkowicie. Masakra. No i drugi już padł. No nie no. Co za gówno no. Nie wiem, gdzie jest chłop. Jakieś dziwne dostałem. Jakąś schizę dostałem. Kurde, ukryj się. Nie no, co on robi? No i co teraz? Gdzie jest niby włas? Nie uratuję jej. Ona już chyba w ogóle GG. Ta rozgrywka to była od początku już skazana na... No on kampi, nie? W sensie liczy na to, że przyjdę po nią. No nie, no, no on ewidentnie... Czy on naprawdę mnie widział? Ale co jest, kurde, ta aura, ten skill od tego, kurde, gościa... To jest masakra jakaś, no. On wali jakimś takim shockwave'em, bo nie znam tego zabójcy za bardzo. Wali shockwave'em i kurwa... Od razu wiecie, od razu mnie wykrywa, gdzie jestem. Nie wiem, jaki tam jest killer. Czy on może wstać sam? Nie, to chyba nie jest ten gość, co może samemu wstać. Dobra, skończmy tę zabawę. Michalizi 8-4, let's fucking go! Michalizi 84 jest szefem od 4 miesięcy, tak to tu zostawię. Dziękuję ci serdecznie, dziękuję. Pof, rank 17.
Nie rozumiem, o co mu chodziło. Ale dziękuję za Prima. Dziękuję, no i widzicie, dobry przykład dał chłop. Spokojny duch mówisz? A który, co to jest spokojny duch? Spokojny duch to jest to... Zwierzęta znajdzie się ufać, często korzystają z spokojnej swojej wysokości, zmniejsza szansę. No 100%, no. No i to jest dobre, no okej. Okay. No i tak, tak ma być właśnie. Ten obraz za 300 to nadal aktualny? Nie, ja nie powiedziałem nigdy, że za 300 jest on do sprzedania. Co ty to gadasz? Co ty gadasz za głupoty? Nic takiego nie gadałem. Nic takiego nie było gadane. Dzisiaj się powinny, moi drodzy, nowe reklamy pojawić. Takie na streamie. Tak jak wtedy był sport powrócił. Bo pewnie zauważyliście, że sport nie powrócił przez kilka ostatnich dni. No dlatego, że się skończyła już akcja ze sportem. Ale dzisiaj będzie bardzo podobne. Bardzo podobny sport. Więc będziecie mogli już rozgrzać się do gaci rola. Też będzie... No zobaczymy. Tylko czekamy, aż pierwszy raz wyskoczy. Zobaczymy, pierwszy raz wyskoczy. Kebab powrócił. Nie, spokojnie. Coś też ze sportem, spokojnie. Czy to są reklamy z Twitcha? Nie, no to nie Twitch mi daje te reklamy. Nie jako platforma. Dobra, lecimy. Słuchajcie, mam kolejny... Teraz się uda, czuję to. Trzy osoby zaczęły przy silniku. Nie, no to musi być rush. Chodźcie. Jedna poszła se, nie wiem dlaczego. Nie no, trzech przy jednym silniku i 1000 napraw. To nie wiem, co może pójść nie tak. A, kurwa jędza. Nie słychać ją było. Wiedźma była. No ulecz mnie. Dreamer Guy 25. Dawaj, dziabaj. O kurde, ale dupło. Dobra. Ona tu przyjdzie na 100%, dobra. Ona za daleko zrobiła. Jak ci się kot świeci non stop, to uciekaj, bo killer idzie. No, ja nie zwracam na to uwagi niestety zbyt często. Ruszymy kilka tych, naprawimy kilka i będzie gites. Wszystkie zaczniemy, żadnego nie skończymy.
Pomocy! Ratunku, tutaj jest zabójczyni! Ona chce mnie zabić! Ratujcie! O, reklama! Aż przykleiła mi kamerę, mnie zasłoniła! Jezu! Zasłonili mnie! A! Reebok! No i moi drodzy, i co mi na ten temat powiecie? Sport powrócił, czas powrócił. Nie no, buty powróciły, nie wiem, trzeba jakiś nowy tekst. Nowy tekst trzeba znaleźć. Troszkę chodząca reklama. Jesteś botem? Za 300 zł mogę drugi namalować. Ten silnik już się zepsuł. Ten zdecydowanie trzeba dokończyć. Hot. Suka, lubisz tak, co? Nie! Wycwaniła się. Ale ona słyszy, jak rozwala haki. No spoko, niech słyszy, ale rozwalenie ten hak, żeby nie miała tak łatwo, no. No i drugi raz wiszę, niestety. Już będę musiał dziabać zaraz. No właśnie. Uciekamy. Potem se zniszczę. Słyszałeś, że Gothic 2 teraz już mam ściągnięty i przygotowany do grania. Wiesz? Wszystko jest ready. Może jakiś jeden silnik naprawimy, co? Oj, tyle. Ja nie wiem, to jest niemożliwe, że jej nie słychać w ogóle. Jak to jest możliwe, że jej nie słychać, kiedy ona to kurwa w ogóle się porusza? Bo jest boso. Ale Mateusz, ja przecież to już wiem, co ci się stało. Czemu ci się przypomniało, żeby mi to mówić teraz? Jak ja już wiem o tym. Makuka, żadnego obrazu nie ma za żadne pieniądze na razie. To
spokojnie, nic nie rób. To po prostu nie robię. Cicho, teraz tak. Tutaj skrzynkę zrobimy, jedną i drugą. Pokrewieństwo. Dobra. Dupnijmy sobie lepszą skrzynkę. Damy se. Nieznacznie zwiększa szczęście. Aha, taki dźwięk słychać charakterystyczny, jak ona się ten... No, ona się tutaj pojawia, wiesz. Pojawiam się i znikam. Taka rola magika, nie? Pojawiam się i znikam. Taka rola magika. Okej. Gramy. Kiedy kupię nowego mordulca? Padło pytanie. Nie wiem, co ci odpowiedzieć na to pytanie, szczerze mówiąc, bo w sumie mógłbym go kupić, ale... No, może dziś, może jutro będziemy kupować nowego. Czy jak naprawicie wszystkie silniki, to wtedy wygrywacie, czy jak? Więc tak, gra generalnie polega na tym, że jest czterech ziomów i jeden zabójca, czy tam mordulec. I działa to na tej zasadzie, że on wygra, kiedy nas wszystkich zabije, a my wygrywamy, kiedy uciekniemy żywi z tego miejsca, z tej mapy. Natomiast aby uciec, trzeba otworzyć bramy, a bramy są zasilane przez 5 silników. Więc albo naprawimy 5 silników i te bramy się otworzą i uciekniemy, albo zginiemy. Jest jeszcze opcja, że jak zostanie jedna osoba, to ona może przez taki specjalny ukryty właz w ziemi, jakby taką studzienkę kanalizacyjną uciec, ale to jest taka drobnostka. Wczoraj mówiłem, że dzisiaj? No nie wiem, dzisiaj jeszcze chcę tym 50 level wbić sobie, tym chłopem. RTX on. Naprawmy. Nie wiadomo, jaki to jest morderca. Na razie na... Santiago de Polon wysyła 10 zł. Mordulec, śmierdulec, monka, snopers, peppergum. Dziękuję ci serdecznie. Mordulec, śmierdulec, dziękuję Santiago za 10 zł. To bardzo miłe z twojej strony. Siemaneczko, 10 zł na dzień dobry. No kolego, to ja sobie kupię zajebisty chlebek świeży. Ej, ale jak to jest możliwe, że on tutaj mnie widział? Słyszał może mnie. On mnie widzi, jak rozwalam totemy. A to jakiegoś perka ma specjalnego chyba.
Tu jest fajna miejscówka, mogę sobie obserwować wszystko, co się dzieje wokół. Tam biegają. Ja sobie naprawiam fajnie. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie śpimy. Naprawiamy, naprawiamy. Jestem ciekaw. No bo nie mam opcji tu uciec teraz. On tu przyjdzie zobaczyć, czy kogoś nie ma. O! Gdzie ona jest? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No kurde, chodź, tu cię uleczę! Co to znaczy, że ona ma takie coś wokół niej? Jeszcze takie, on dał jej pułapkę jakąś. Możesz mnie uleczyć? Jezu, co to jest ta patologia? Dobra, uciekamy stąd, chodź. Nie wiem, co ona ma. Czy ona ślady bardziej zostawia? Kurde, te kruki ją tam. Dobra, a gdzie ta jedna wisi? A, bo ta spadła. Chodźcie, to naprawimy szybko. Tylko nie róbcie wybuchów, please. Zróbmy to bez wybuchu. Tak po prostu, jak prawdziwy mechanik powiedział, jak to się robi. Kurde, zajebiście! Czterech w jednym miejscu i ktoś wybuch zrobił. Oh my god. To było sprytne zagranie. Chłopa powalili. Dupnę se hak. Punkty se wbije, aby. Gdzie on go wziął? To tam wiesza. Kurde, no tam... Tamten silnik... On chodzi koło niego. Naprawimy z tej. Tamten silnik powinni oni w ogóle ogarnąć, bo nie został. Co on zrobił? Na sprawa. To ona jakieś błędy tu popełnia.
Dobra. Tam ściągnięci są? Są ściągnięci. Ja idę do tamtego silnika, cośmy go tak mocno naprawili. Bo tam, kurde, jest połowa silnika naprawiona, chyba że ja nie wiem, jak to tam zdegradowało się. Fajne odcinki z Medievala na żywym Bonkolu. Spoko, Karen, to pozdrawiam. Czy można rozwalić wszystkie haki na mapie? Kiedyś można było rozwalać wszystkie haki i one się nie respawnowały. Zostawały zawsze w piwnicy. W piwnicy były haki, których się nie dało zepsuć. Ale to było cheaterstwo takie, wiesz, że zabójca miał bardzo ciężko. I teraz jest tak, że haki się rozwala, ale one wracają chyba po 60 czy 90 sekundach. No po prostu to nie było do zrobienia, ale to kiedyś, dawno temu było, to na początku gry chyba. Potem wprowadzili zmiany. Gdzie ona jest, to ją uleczymy. Ostatni silnik został. Nie, jeszcze nie wisiałem, no. Apteczka się przydała jednak, jak widzicie. Dobra. Kurde, niedużo brakuje. Keep it in Pyramid Head, coś. A co dzisiaj na obiad? Szukam inspiracji. Ja dzisiaj bym musiał, bo ja kupiłem trochę mięsa, które jest 24. Żeby, wiesz, to mięso jest świeżutkie jeszcze, ale żeby było potem, bo ja czasem tak nakupię, kurde, dwie, trzy paczki mięsa, a potem data nagle się, widzę, że jest niestety skończona już do spożycia. Zabił ją instant. Silniki mi brakuje. No nie naprawimy tego silnika. Trzeba. Gdzie jest jeszcze jakiś inny gen? Bo tego gena to nie ma co w ogóle robić. Thank you.
punktów, aby nawbijam trochę. Wszyscy zaraz będą wisieć po dwa razy i potem nas wykończy raz, dwa. Widziałem go, znaczy słyszałem go oczywiście, ale widzieć go tak, to nie widziałem tego czerwonego światła. Ale ile to brakuje, no niech uleczą tego gena, niech już skończą tego gena, bo się poświęciliśmy też nie na darmo, nie? Jezu, no skończ tego gena, no ile tam trzeba, no po 10 sekund roboty, kurde. No nie wiem. O, super. Co? Grombasz wysyła 53 złote i 37 groszy. Co to takie nierówne? Tak po prostu? Grombasz, co jest? Kolego, Grombasz! Co się z tobą dzieje? Dziękuję ci serdecznie, Jezu, jak mi miło, ale... Tak po prostu, bez komentarza? To jest grane. Zabił go. Dietetyczne spaghetti z indykiem jest najbardziej, jak najbardziej można. Tu wszyscy uciekli. To mi się podoba. Znaczy nie wszyscy, jeden umarł, no. Siema, tu Marceloid. Stary, ale dostajesz bana na drugim koncie, robisz trzecie i jeszcze się przyznajesz do tego, że to jesteś ty. No chłopie, no jakim to trzeba być? O matko. Co za gość. O za gość. Pipidza. 47 poziom, okej. Dawać, lecimy. Witam, jak zdrówko, w porządku, dzięki, że pytasz. Nuda? A, u ciebie zawsze... Słuchajcie, tego człowieka... Doktor Kokape... Nie wiem, jak on się nazywa.
Możecie śmiało dodać do ignorowanych. Możecie kliknąć na niego i ignorować go. No to nie ma co w ogóle tutaj... Nie ma co. Taki shadowban, że on nawet nie wie, że go nie widzicie. On zawsze przychodzi, wali Resident Sleeperem na czacie i tak dalej. To Grombasz napisał donate na twoje zdrowie. Grombasz, dziękuję ci serdecznie. Jeszcze raz. Dziękuję, dziękuję. Słuchaj, za taką kwotę to mogę wykorzystać na przykład część z tego na zakup nowego mordercy do tej gry. Bo to tak kosztuje około 20 zł, żeby kupić nową postać i nią grać. To mógłbym sobie część tego donata, co mi wysłałeś, właśnie kupić se nowego mordulca. O. Go śmigło na privie, dokładnie. Tak będzie. Migiełko, około 25. No nie, no są tacy tańsi, to jest za chyba 10 czy 15, to zależy z jakiego DLC pochodzi. Starszego, nowszego. Na niektóre są promocje. Tu. Który mordulec jest w mecie? Nie ma, nie wiem, czy jest coś takiego jak meta tutaj, że wszyscy grają. To bardziej chodzi o styl gry, wiesz, jak ktoś lubi na przykład. Jak ktoś lubi kombinować i takie niezbyt łatwe zwycięstwa, no to sobie innego weźmie. Jak ktoś lubi prostego, nieskomplikowanego tamtego mordulca, no to sobie weźmie innego. Co to jest? Z jakiego filmu? To jest śpiewaczka. No nie wytrzymam z tobą, babo. No nie, no i ona ją tu ciągnie, no kurde, co to jest? Ta rozgrywka w ogóle, dajcie spokój. No słyszała mnie pewnie, no. No. Santiago de Polon wysyła 6 zł i 66 groszy, a imię jego Lewiatan i numer jego 6 zł i 66 groszy. Mordulec śmierdulec chodź do Dziękuję ci za to, Dajta, ale teraz są nerwy takie, że... Cicho. No już nie będzie dwa razy sprawdzać w tym samym chyba, nie? Dobra. Rozwalę jej hak, ale nie wiem, czy zrobiłem jej dobrze, że tak powiem. Ona je wyskoczy, nie? Kurde, bo nie umiałem tego haka ściągnąć jej. Kurde.
Kurde, mam cooldown na ściąganie haków. No mam cooldown na ściąganie haków, niestety teraz nie mogę nic zrobić z tym tematem. To jest face camping jakiś, kurde? Ja mogę wam powiedzieć, no... Miałem, kurde, pecha, że akurat w tą stronę poszła. No, do piwnicy nie chcemy iść, nie? To jest w miarę bezpieczne miejsce, bo ona musi okrążyć duży obszar. W ogóle nie od tej strony, może tak sobie zrobimy, będziemy więcej widzieć. Mapa jest zajebista, a z czego jest? Ze Stranger Things? Jakieś laboratorium tam było? Stranger Things? No nie, nie oglądałem. Naprawiam nadal. Mam ją w dupie. Jazda. Trzeba mieć cojones. Bez cojones nie naprawimy. Lapito! Witam, Impolity. A, ty znowu przyszedłeś mi posłodzić, jak co dzień. Chodź tu, kurwa! Cicho tam. Czego się boisz? Zastrzykało tylko, dawaj! No nie! Ale to jest, kurde, głupi gracz! Jaka głupia baba, nie wytrzymam. Dobra, zeszło mi tam trochę, okej, przyznaję się do błędu, ale no kurwa... Poszła se i dostała z siekiery. No i tak to działa właśnie. I do widzenia, i na haku, i umarła. I skończyła się jej przygoda w tej grze. I do widzenia. Nie wiem, gdzie jeszcze są jakieś tutaj silniki. Co ona nuci? Ona nuci coś takiego, to jest też perk, jak ona to nuci, wiesz? Natomiast jak ona to nuci, to jest w ogóle jakaś rosyjska czy ukraińska kołysanka i gdzieś tam w internecie znaleźli, że to jest taka, wiesz, tak jak u nas, a kotki 2, nie?
coś takiego bardzo, bardzo popularnego. Kupmy sobie sabotaż. Kurde no. Kurde mol. Nie udało się, ale ja chcę wiedzieć, co robi tamten. Czy on naprawia? A nie, on nie naprawia. On kurde sobie łazi. Jan, wszyscy to już wiedzą. Nie musisz o tym pisać. Siema, Mordora. Nie lubię tych map takich z tymi pokojami zamkniętych. To są kurde takie... Nie, mnie to wkurza. Ja lubię te otwarte mapy zwykłe. Na zewnątrz. To jakieś szczury łażą w ogóle po tym, patrzcie. Szczur tu jakiś jest. Szczur TV. Bardzo fajnie. Sam raz, żeby mnie stunelować, wiesz? Idealna sprawa. O, zajebiście. Ja chciałbym zapytać w ogóle, kogo interesowały gry Bethesdy. Bo ludzie się tu rzucają, że o, będą gry droższe, czy nie wiadomo co. Nie wiem, mnie tak średnio w ogóle gry Bethesdy interesowały w całej historii. Fallout. To jest chyba jedyny taki ich produkt, który jest jeszcze tam, cieszy się jakimś tam takim szacunkiem, nie? No i dobra, i co, mnie ściągniesz? No i po mnie jest, no. No i super, no. I tunneling, kurwa. Tak jest, let's fucking go tunnel. Let's go tunnel, kurwa. Ale fikołasa wydupiłem. Oj, fikołas poszedł, słuchajcie. Ale fikołas poszedł. Dobra, i co teraz? Czy jeszcze można coś tutaj ugrać, czy nie można już nic ugrać? Bo ja chciałem sobie rozwinąć tą postać elegancko, ale widzę, że będzie ciężka sprawa. Dobra, last one today.
Reflink od ciebie na G2A działa, bo czasami streamerzy z przyzwyczajenia zostawiają, a zawsze troszkę centa wpadnie, jak ktoś kupię z kodem Bonkol. Nie ma już kodów Bonkol. Nie ma już kodów w ogóle. Znaczy, one nic nie dają. Jeżeli ogólnie chcesz coś kupić, to ja ci to po prostu wchodzisz na g2.com, ukośnik R, ukośnik, czyli R od Reflink, ukośnik i nazwę streamera, na przykład Bonkol u mnie jest. I po prostu jeżeli z tego linku sobie zaczniesz, wejdziesz na stronę i zaczniesz przeglądać produkty i jakieś kupisz, to od momentu kliknięcia na ten link przez następne 24 godziny jest zapamiętane jakby, że to ty, że twoje IP i tak dalej. I 24 godziny od kliknięcia z ten link, jeżeli cokolwiek kupisz, to wtedy dostajemy jakąś tam część, na przykład 3-5% ze sprzedaży, nie? I jeżeli w sumie tobie nie zależy, no bo i tak byś to wydał na ten serwis, a my możemy na tym zarobić i tak zrobisz, to tylko mogę ci podziękować z góry i jest to bardzo miłe, no. Na przykład kupujesz grę za 100 zł, to mogę 5 zł na tym zarobić, o. Oczywiście ja nie mam tam podane imię, nazwisko, kto to zrobił. Bo tam to działa bardziej po jakichś tam adresach IP, nie wiem po czym to tam działa, jakieś tam są wasze takie zaszyfrowane niki. Ale wierzę ci, że to ty. No cóż, no, ja z takich gier Bethesdy, co tylko mi się podobała, to tylko Skyrim w sumie grałem. Co tak mi się podobało i grałem długo. A reszta gier to tak ciekawostkowo potraktowałem. A Doom? No jakoś nie przepadam za tymi Doomami nowymi. Starego coś tam się klikało, ale to... Kiedy to było? Musiało się tak wydarzyć, co? Musieliście dupnąć. Szkoda, bo ten gen mógł być naprawiony. No kurwa, no, ale ja... Naprawili go. Kurwa, chciałem nie w tą stronę wykręcić. Będę grał w nowego serwisu sama. To jest jedna z tych gier, która mnie najmniej kręci. O której bym pomyślał, że mógłbym na nią czekać.
tu jest najgorzej, bo słychać wszystkie dźwięki wokół, jakby on wszędzie do nas szedł. Tak naprawdę on po prostu, no my jesteśmy na środku mapy, więc będziemy go zawsze słyszeć. Cyberpunk to drewno. Cyberpunk to drewno, no dobrze. Rozumiem, że na fajne laski też mówisz, że są pasztetami i puszczalskie. Tylko dlatego, że ty jesteś brzydki i nigdy byś ich nie miał. To jest cyberpunkiem, że ci nie ruszy, bo nie masz komputera, to będziesz teraz hejtował, co? Kurde, rozszyfrowaliśmy cię. Kolejny. No i czekamy, no i jelo. Kurde, on te kruki pokazał. Czy jakiś totem jeszcze? Aby rozwalić jakiś totem czy coś? Jakie biedne to było, jak wszyscy uciekli obok niego i mu patrzyli się w twarz. No dobra. Siema, jaki bitrate na internecie 4,4 Mbps? Czekajcie. Dobra. Tyknie tego DD.